Tegoroczny Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi dobiegł końca. Czy był udany, czy spełnił oczekiwania tych, którzy zdecydowali się w nim uczestniczyć? Zobaczcie sami. Dwa pytania. Proszę bardzo. Czy przyjechali Państwo tutaj do Kazimierza na festiwal? No, właśnie, tak, właśnie przez przypadek. Wczoraj przyjechaliśmy do Poru, usiłujemy się jeszcze załapać na najwięcej rzeczy, co tylko jeszcze będzie możliwe, bo chcemy iść na pewno na Jandę, właśnie patrzymy, co się dzieje, bośmy przyjechali wczoraj, jesteśmy urzeczeni w każdym razie. Wiemy, że ten festiwal był, ale też nie mieliśmy wcześniej jak czasu przyjechać, ale teraz chcemy przynajmniej te ostatnie dwa dni wykorzystać maksymalnie. Więc może Państwo powiedzą, jak się Państwu podoba festiwal? No jest super. Można zobaczyć i gwiazdy, i różne osobistości z telewizji. No i poza tym filmy ciekawe. Wczoraj już byliśmy na horrorze takim właściwie. Właśnie nie pamiętam. Horrorze duńskiej produkcji na małym rynku. No zrobił na raz ogromne wrażenie, ale się nam bardzo podobał. No i przedwczoraj był też piękny film amerykański, Spotkanie. Bardzo się nam podobał. A dzisiaj się Państwo na coś jeszcze wybierają? A dzisiaj się wybieramy, no też chyba o 21 na Mały Rynek, bo to jest taka fajna rzecz tam być, brać udział w tych filmowych pokazach. No a jeszcze tutaj sobie zobaczymy, kocham kino w Empiku. Byliśmy też na spotkaniu z Beatą Pawlikowską, ze Szturem. No ciekawe wrażenie. Czy przyjechała Pani do Kazimierza specjalnie na festiwal? Tak. A na ile dni? Na 8, dzisiaj, ale nie na 8, 7, bo dzisiaj wyjeżdżam, miałam w niedzielę wyjechać, ale wyjeżdżam jutro. I w jakich wydarzeniach Pani uczestniczyła? Więc tak, byłam na Jandzie, na spotkaniach, byłam na tym filmie, jak się ten film nazywał, Śmierć, porozmawiajmy o śmierci i życiu, coś takiego. Byłam na Gabrieli, byłam na Vicky i Christine w Barcelonie. Dziś idziemy na Tatarak i jeszcze na Max i Merl. Kupiłam bilet, nie pamiętam tego. Czy przyjechali Państwo do Kazimierza specjalnie na festiwal? Tak. A na jak długo? Znaczy, szczerze mówiąc, przyjechaliśmy dopiero dziś, ze względu na to, że praca po prostu nie pozwala nam na to, abyśmy spędzili tu całe 10 dni. Natomiast ja tu już byłam kiedyś na całym festiwalu i byłam zachwycona, dlatego ciągnęłam chłopaka, żebyśmy tu przyjechali chociaż na weekend. Nie jesteśmy. Dzisiaj i jutro planujemy coś zobaczyć. A co planujecie zobaczyć? Właśnie zdecydowaliśmy się na Parę na życie oraz na Ostatnią akcję. A skąd przyjechaliście? To znaczy ja mieszkam w Pionkach. Stamtąd przyjechaliśmy dzisiaj, ja jestem z Płocka. Dziękujemy bardzo. Urzędujemy w Warszawie. Dziękujemy. Czy przyjechali Państwo do Kazimierza specjalnie na festiwal? Tak, dokładnie. A na jak długo? Na jak długo? Na weekend. Wczoraj przyjechaliśmy, będziemy do niedzieli. Czy w jakichś spotkaniach już Państwo uczestniczyli? Jakieś nie, filmy? Nie, wczoraj przyjechaliśmy późno, dlatego dopiero dziś właśnie teraz idziemy jakieś bilety kupić na projekcje. A na jakie projekcje? Jeszcze nie wiem. Konkretnie, znaczy na pewno Tatarak chcielibyśmy, chociaż nie wiemy, czy się załapiemy. To na pewno, a reszta to kwestia po prostu czasu, też organizacji. A skąd Państwo przyjechali? Ze Śląska, Rybnik. Jak widać, festiwal spełnia oczekiwania, a wyjeżdżający z Kazimierza turyści zabierają ze sobą miłe wspomnienia i w większości zapewniają, że powrócą tu za rok. Do zobaczenia więc festiwalu.